Partnerem kanału jest sklep militaria.pl, gdzie trwa noworoczna wyprzedaż. Link w opisie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Witam w nowym roku. Ze mną jest Marek Meissner po drugiej stronie. Marku, dzień dobry. Dzień dobry i Mateuszu, i dzień dobry Państwu w nowym Powiedz mi, roku, tak, po raz pierwszy. Patrzysz w przyszłość z pozytywem, pozytywnym okiem, jak sądzisz, jak Powiem inne... tak, wiesz, rok 2023 to był, jeżeli chodzi o to, co się działo, o to, co się działo w wojnie, był rokiem zawiedzionych nadziei zdecydowanie. Po pierwsze, zawiedzione nadzieje na kontrofensywę ukraińską, czego się należało spodziewać, jednakże po tym, jak ta kontrofensywa wyglądała, jak musiała być przygotowana. To jest jedno. Rok zawiedzionych nadziei, jeżeli chodzi o pomoc amerykańską. Rok w sumie zawiedzionych nadziei, dopiero teraz zaczyna się coś ruszać w sprawie pomocy Niemiec, prawda? No i tutaj powiedzmy szczerze, rok zawiedzionych nadziei, jeżeli chodzi o prezydenta Zełenskiego, nie okazał się człowiekiem, mimo wszystko, teraz to usiłuje naprawić, nie okazał się jednak człowiekiem na wysokości zadania, jakie przed nim stanęło. Oczywiście wiemy, stres, obciążenie i tak dalej, ale polityk tej klasy nie powinien sobie pozwalać na tego typu podjazdowe wojenki, na które on sobie pozwolił. Także liczę na to, że 2024 będzie lepszy, aczkolwiek mamy jednak bardzo istotną sprawę w tym, że 2024, która nazywa się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, i te wybory prezydenckie zdeterminują nie tylko to, co się będzie działo w wojnie w Ukrainie przez najbliższy rok co najmniej, ale też kształt Europy w najbliższym czasie, kształt NATO. Wiemy, jakie Donald Trump ma plany. Wiemy, że jeżeli wygra Joe Biden albo jeżeli wygra Nikki Haley, to wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Będzie kontynuowane i być może nawet Haley mówi, że nawet w rozszerzonym zakresie. I tu należy właśnie tak podejść do sprawy, która się ostatnio ujawniła. Bardzo ostatnio się ujawniła się w ramach briefingu Kirby'ego. W ramach briefingu Kirby'ego w Białym Domu ujawniło się, że wywiad amerykański ma dowody, że Rosjanie zaczęli sprowadzać pociski rakietowe krótkiego zasięgu z Korei Północnej. I powiedzmy szczerze, oznacza to, że Rosjanie sięgają po rezerwy. Sięgają po rezerwy, ponieważ takie pociski u siebie to oni mają. I teraz pytanie, dlaczego wobec tego, bo mamy dowody, przynajmniej na zdjęciach, sprowadzenia użycia w ostatnim ataku pocisków balistycznych KN-23, to jest zasięg do 550 km, głowica 500 kg, albo konwencjonalna, albo nuklearna. Dlaczego oni tych pocisków użyli, mając rzekomo tyle własnych? Być może to oznacza, że rosyjskie składy zaczynają się jednak wyczerpywać. To po pierwsze. Po drugie, że koreańskie pociski w użyciu będą tańsze, nawet z kosztami sprowadzenia, ba, nawet z kosztami tego, co ewentualnie Rosja Korei Północnej za to zapłaci, a już mniej więcej wiemy, co zapłaci, sądząc po tym, jak wyglądały loty Hwasonga 18 na paliwo stałe, prawda? I tutaj też i mniej więcej wiemy, co zapłaci w innych elementach sprzętu bojowego i wyposażenia. I tu zróbmy taką małą gwiazdkę i powiedzmy, że Korea Północna nie dostanie Su-35, a nawet Su-30MS, które zostały zaoferowane Birmie, Mianmarowi. Ale dostanie Su-27 SM ze składów i tych, które były z nieodebranych zamówień zagranicznych, co i tak dla Korei Północnej będzie niesamowitym skokiem technologicznym, zważywszy, że ostatnie maszyny bojowe, jakie ona ma, to są MiG-29, najnowsze, i Zgielie 912, czyli naprawdę, naprawdę, no powiedzmy, starość.
przynajmniej 20-kilkuletnia. No i teraz tak, użycie tych pocisków zostało na pewno zarejestrowane, przynajmniej transporty zostały zarejestrowane przez Amerykanów. I tu ciekawa sprawa. Nagle odzywa się generał Ben Hodges, który przypomina o 1000 pocisków, które mają być zutylizowane, o 1000 ATACMS, które mają być zutylizowane i że najlepiej by było je zutylizować na Ukrainie. Tu odzywa się ambasador Stanów Zjednoczonych w Ukrainie, która stwierdza, że od tej pory Ukraińcy będą mieli wolną rękę w doborze celów ataku i nie dotyczy to tylko, pomija w ogóle kwestię, czy to mają być cele na obszarach okupowanych przez Rosję, czy też bezpośrednio w Rosji samej. Tutaj jest tylko, pada wypowiedź, że od tej pory Ukraina będzie miała wolną rękę w doborze celów ataków rakietowych. Czyli jest akcja, zarejestrowano transporty z Korei Północnej i jest od razu na to reakcja. Stwierdzenie, że w takim razie my dostarczymy pociski dalekiego zasięgu Ukrainie. Ale tu jest jedna ciekawa sprawa, na co zwraca uwagę Dara Massicot. Mianowicie KN-23 mają zasięg 500-550 km. Wystrzelono je na odległość 460, czyli poniżej zasięgu maksymalnego, co oznacza, że albo się nie ma zaufania do tych pocisków, albo się je w jakiś sposób po prostu testuje. Ale zarówno skalpy, zarówno Storm Shadowy mają zasięg mniejszy. Mają zasięg mniejszy i starsze ataksy też mają zasięg mniejszy, co oznacza, że jedynymi, które mogą w tym momencie zapewnić dłuższą rękę, przy czym powiedzmy szczerze, że tamte pociski mają o wiele większą celność niż balistyczne koreańskie, ale koreańskie mają w tym momencie w rękach Rosjan większy zasięg. Jedynymi, które mogą je przewyższyć i jeszcze uderzyć precyzyjnie, są niemieckie Taurusy. Ale niemieckich Taurusów nie będzie. No właśnie, i o to cię zapytam, o te Taurusy. Dlaczego, skąd ta wynika nieugiętość Olafa Scholza? No bo trzeba by było przyznać, że były przechowywane w tak fatalnych warunkach, że według informacji nieoficjalnych ZDF i Der Spiegel do użycia w ogóle nadaje się tylko 150. A być może z tego w ogóle od razu można użyć tylko setki. A 50 trzeba by jeszcze sprawdzić, przetestować. Być może następna 50 może się będzie nadawała po remontach, natomiast cała reszta z 600 pocisków, czyli około 400 sztuk, nadaje się do utylizacji wyłącznie. Złe warunki przechowywania. Kilka razy ponoć te pociski nawet zostały przemrożone w zimie. No to w ogóle są jakieś historie nieprawdopodobne. To są historie, które znamy w ogóle z Rosji, ale nie z przodującej techniki niemieckiej. A jak się okazuje, jednak tak bywa. I tu złe języki przypominają, w jakim to stanie były mardery, które przekazano Ukrainie. No nadawały się wyłącznie do remontu. Także coś z tym głębokim składowaniem w Niemczech też jest bardzo nie halo. To broni precyzyjnej, która powinna być składowana w warunkach optymalnych. Widzimy, jak to jest u Amerykanów. 20-letnie pociski rakietowe dostarczane na Ukrainę, tam najbardziej działają, robią swoją robotę i nie trzeba żadnych wielkich modyfikacji. To samo jest z francuskimi. To samo jest z bronią francuską, żeby tutaj palcem nie pokazywać. Jedynym wyjątkiem są Niemcy. Niestety. I tu trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. W samych Niemczech popularność tego rządu dobija do dna. I z tego, co piszą niemieckie media, z tego, co są oczywiście informacje nieoficjalne jak najbardziej,
najbardziej krytykowany Olaf Scholz ma ustąpić. Jego miejsce ma zająć Pistorius. Borys Pistorius, który dorobił się najlepszej opinii w całej koalicji, który nieomalże stanął rejtanem, żeby tych 100 miliardów Christian Lindner, minister finansów, nie zabierał, 100 miliardów, które były na poczet zwiększenia zdolności Bundeswehry, a okazuje się, że tak naprawdę odbudowy Bundeswehry, i jest jedynym politykiem popularnym w całym rządzie. I jest to możliwe. Zobaczymy na wiosnę. W każdym razie takie informacje są. Tak, mamy problem Niemiec, Niemcy mają problem, rząd Olafa Scholza ma wielki problem, widziałem nawet statystyki o tym, że 1% naszych sąsiadów jest zadowolony właściwie z działalności kanclerza, no ciekawe dane i no, Niemcy na takiej równi pochyłej, dosyć trudna sytuacja i zastanawiam się, na ile będą w stanie podejmować jakiekolwiek decyzje dotyczące naszego bezpieczeństwa, czy wzięcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w Europie Środkowej, to dosyć trudne. Chciałbym cię zapytać dalej o właśnie, o nasz region Europy Środkowej. Chodzi o szwedzkiego analityka, ty tutaj... Markusa Jonssona, tak, ja zauważyłem jego tutaj bardzo ciekawą informację. Mianowicie on metodą analizy tych dziwnych zakłóceń, które były na Bałtyku, zrobił taką triangulację, zrobił analizę zasięgu, zrobił analizę rozpływu tego zakłócenia. Tutaj trzeba od razu powiedzieć, że zakłócany był również GLONASS, ale GLONASS swoimi korzeniami jest w systemie GPS, więc to może nie jest niczym dziwnym. Natomiast Jonsson stwierdził jedno, że według niego te zakłócenia pochodzą z naziemnych stacji WRE i jammerów, które są osadzone gdzieś pod Kaliningradem, w okręgu kaliningradzkim, i w grę wchodzą trzy stacje znane, wyspecyfikowane. Natomiast zasięg tych zakłóceń jest ogromny. To są niesamowite, to są no, megawaty, dziesiątki megawatów, które idą w przestrzeń, w jammerze. I teraz tak, na północy te zakłócenia sięgają w rejon Turku, na południu gdzieś w okolice Radomia, na zachodzie w okolice Kopenhagi, natomiast na wschodzie do granicy łotewskiej. Ogromny zasięg. Są w stanie to realizować. Pytanie, co to ma być? Co to ma być? No moim zdaniem to nie jest tak bezpośrednio adresowane do nas, choć nas to mocno dotyczy. Tak naprawdę spójrzmy na to, jakie obszary obejmuje ten jammer. Polska to jest tylko tutaj częścią. I zauważmy, że południowa Polska w ogóle nie jest zajęta. Ale co jest zajęte? Zajęte są obszary o największej koncentracji sił zbrojnych Szwecji, łącznie z Gotlandią. Czyli tutaj chodzi tak naprawdę o zakłócanie możliwości sygnału GPS najbardziej na terenie Szwecji, południowej Finlandii. No nie wygląda to dobrze, zważywszy pewne słowa Żyrinowskiego, jeszcze żyjącego w 2015 roku. Tu należy je przypomnieć. Otóż on stwierdził, że Gotlandię odkryli i zbudowali rosyjscy kupcy, i Gotlandia et istin ruska jazimla. No cóż, powiem tak. Szwecja nie jest w NATO. Bardzo starają się o to pewni sojusznicy Rosjan, bo tak już ich można nazwać. I nie mówię tu przypadkiem o Turcji, tylko o Węgrzech. I na pewno tego typu robota rozbijacka będzie jeszcze trwała. Nie mówię o ataku na Gotlandię, ale mówię o tworzeniu atmosfery zagrożenia. O tworzeniu atmosfery zagrożenia, o tworzeniu takiej wojny hybrydowej drugiego stopnia. Zważywszy na to, jak wygląda w Szwecji sprawa wsparcia dla Rosjan.
A to jest dosyć sporo, bo tam są Arabowie, którzy popierają Palestynę, popierają też Rosjan. Cała duża część diaspory perskiej jest prorosyjska w Szwecji. Także Szwecja ma problem, Finlandia mniejszy, bo oni tam jednak bardzo ostro się wzięli za inwestycje rosyjskie i za Rosjan. Szwecja w tej chwili się wzięła, wzięło się SAPO, ale w każdym razie moim zdaniem jest to element wojny hybrydowej skierowanej właśnie przeciw Skandynawom najbardziej, bo to też państwa bałtyckie obejmuje sojuszników Skandynawów, a mniej stosunkowo przeciwko Polsce. Polska jest tutaj takim bonusem. Mówi się o tym, że Polska będzie zawsze numerem dwa po państwach bałtyckich. Tak, tak. Tak, dlaczego? Dlatego, że w sumie Rosja, gdybyśmy rozpatrywali to w kategoriach możliwości ataku, zupełnie teoretycznych, to Rosja nie pójdzie na takie zwarcie z NATO, w którym ona ma długie linie zaopatrzenia, a NATO ma krótkie. Bo zważywszy, jak bardzo to zaopatrzenie rosyjskie, jak ten ogon logistyczny jest skarlały, to jak sobie radzą z nim Ukraińcy, to pomnóżmy to razy 4-5, jakby sobie z nim poradziło NATO. Także tutaj moim zdaniem, jeżeli Rosja myśli o jakimś ataku na państwa NATO, to celem numer jeden są państwa bałtyckie. Tak jak mówię, jeżeli. Jeżeli, bo tutaj mamy bardzo wiele, prawda, stwierdzeń na nie. Na nie, no bo przecież to, co się dzieje w Ukrainie, stan armii rosyjskiej, tutaj pewne przewartościowanie w samej sztuce operacyjnej, którą wymusiła wojna ukraińska. Dalej produkcja czołgów, BMP, transporter, to wszystko jest nowoczesna broń, produkcja nowoczesnej broni w Rosji mimo wszystko kuleje. Oni się nastawiają na to, żeby jak najbardziej wyczyścić składy i na Ukrainę dostarczyć co prawda dużo sprzętu, broni, ale jednak starszych generacji. Bądźmy szczerzy. Ten temat, który jest obrabiany w Dumie, czyli modernizację na Komisji Obrony, czyli program, o którym się tam mówi, czyli modernizację i modyfikację T-62 i T-55, tak aby mogły współdziałać z brygadami motoryzowanymi na nowoczesnym polu walki, czyli w Ukrainie, no to jest jednoznaczne moim zdaniem. Tak. Podpowiedz mi jeszcze tutaj, co się działo ostatnio na Krymie. Na Krymie, no urodziny Budanowa. Urodziny Budanowa, no żeśmy mieli, nawet to ciekawe, nawet zaatakowane zostało lotnisko Baalbek. Tu jest Taganrog. Wszystkie, tak naprawdę, wszystkie rozpoznane i tu mówimy, używamy takiego określenia bardzo płynnego bazy. A to naprawdę nie chodziło o bazy. To chodziło o składy logistyczne, wszystkie rozpoznane, duże składy logistyczne Rosjan zostały potężnie przetrzepane. A idzie zima. Idzie zima i to zima już nie błotna, jak było do tej pory, ale zimna, lodowata. I to samo, co się stało z Białogrodem. Przecież w Białogrodzie nie było żadnego ataku na miasto. Białogród od kwietnia 2020 roku jest ogromnym składem logistycznym zaplecza frontu. I to, co wiemy o tym, to spłonęły głównie magazyny i składy z ubraniami, odzieżą ciepłą, tak, mundurami, racjami żywnościowymi, sprzętem pomocniczym, wszystkim tym, co się przyda na wojnie. I nawet mamy filmy z tych płonących składów. Amunicji nie było, więc nie było bardzo efektywnych i efektownych fajerwerków, ale to, co spłonęło i to, co spłonęło w tych atakach na Krymie i w okolicach, będzie teraz dużym bólem głowy dla Rosjan, bo oni muszą coś dostarczyć, a Ukraińcy już będą mieli oko na te dostawy. Tu powiedzmy szczerze, że jest ta druga linia budowana, prawda, kolejowa, która ma zastąpić ostrzeliwane połączenia i bazę w Doniecku oraz Tokmak, tylko że ta linia będzie miała jeden tor
dopiero późną wiosną 2024 roku, a dwa tory to dopiero pod koniec roku, a być może w 2025. Także to nie jest dla Rosjan takie proste, muszą korzystać z tego, co mają. Zaopatrzenie ostatniej mili opiera się na buchankach, których Rosjanie mają podobno około 6 tysięcy i to są dane też z Komisji Obrony Dumy. No w różnym stanie są te buchanki, no ale ile może unieść taka półciężaróweczka? No. Jest ładowność do, praktycznie rzecz biorąc, 2 ton. Muszę cię, Marku, zapytać też o, silniki też. Tak, o doniesienia o tym nadaniu obywatelstwa cudzoziemcom walczącym. No przecież tak, no to jest, ale to są dwie strony tego samego medalu. Pamiętasz może miesiąc temu, na początku grudnia, w końcu listopada nawet, były takie enuncjacje Bogdanowa, Słuckiego z Komisji Obrony Dumy o tym, że wszyscy ci, którzy mają podwójne obywatelstwo rosyjskie i jakiegoś innego kraju, muszą odsłużyć swoje siłach zbrojnych Rosji. A to muszą odsłużyć swoje w siłach zbrojnych Rosji, to brzmi tak trochę złowrogo. Dlaczego? Dlatego, że mobiki mają w momencie powołania wpisane, że powołani do końca operacji specjalnej w Ukrainie. I dlatego ci ludzie w tej chwili podpisują kontrakty. I tu jest ciekawa sprawa, dlaczego mobiki podpisują kontrakty, dlaczego poborowi podpisują kontrakty. Otóż jedną z przyczyn, o której zresztą wspominała Andromeda, jest to, i to jest niemalże oficjalne, wszędzie powiedziane, że o losie kontraktowych, czy zostali zranieni, czy zabici, zostają zawiadomione ich rodziny. A jeżeli chodzi o mobików, jeżeli chodzi o poborowych, to z tym bywa różnie. Jeżeli chodzi o mobików, nawet zwykle nie. Oni po prostu znikają. A jeżeli chodzi o poborowych, bywa różnie. No i poborowi podobno ukazem Putina nie służą w Ukrainie. A co to znaczy? To znaczy, że nie służą na pierwszej linii. Ale cóż, no druga linia też bardzo często bywa podobnie. Poza tym stwierdzenie druga linia jest bardzo płynne. Może być na przykład 2 kilometry za frontem. Także tutaj mówimy o tym, że Rosjanie tak, prawda, są proputinowscy i tak dalej, i tak bardzo, bardzo, bardzo by chcieli tego zwycięstwa w tej wojnie. Tak, deklaratywnie oczywiście i tak oni myślą nawet dosyć na swój rosyjski sposób rozsądnie, prawda? To znaczy on podpisze kontrakt, może liczyć na 210 tysięcy rubli kontraktowego i na zawiadomienie w razie czego, jeżeli by się stał gruzem, 200. Ale to ma swoje wady i to bardzo, bardzo potężne dla samej Federacji Rosyjskiej. Bo jeżeli wojsko będzie w większości kontraktowe, to popatrzmy, jakie to będzie nieprawdopodobne obciążenie dla budżetu. Już jest tak, że praktycznie z budżetem tajnym na wojnę wydawane jest około 40% budżetu Rosji na 2024 rok. Jeżeli policzymy wszystko. A tutaj te koszta będą rosły lawinowo. W 2024 roku należy się spodziewać piku, szczytu, jeżeli chodzi o produkcję czołgów i o wydobywanie z magazynów głębokiego składowania, modernizację i prawda, przesyłanie do brygad i do pułków czołgów starszych typów. A co będzie później? Co będzie w 2025? Jeżeli analitycy rosyjscy, tacy jak Słomski, który przecież wspiera cały czas, bardzo mocno wspiera operację specjalną w Ukrainie, mówią, że nie podejmują się niczego mówić o 2025 roku, ponieważ 2025 rok jest przykryty, jak to
poetycko stwierdził, mgłą nieoznaczoności. Tak. Czyli, że... A o 2023 roku to można sobie obejrzeć na Andromedzie bardzo ciekawe podsumowanie emerytowanego generała FSB Kwaczkowa, który też to i owo na ten temat powiedział i nie są to bynajmniej wesołe słowa. A ktoś mi nie wierzy, to Kwaczkowa może posłuchać. On bardzo, bardzo celnie i dosyć zgryźliwie całą sytuację Rosji podsumował. To ostatnia rzecz, o którą chciałbym Cię dzisiaj zapytać, to ciekawy materiał w Kyiv Post. Oczywiście bierzemy pod uwagę, że to ukraińskie informacje. I cytuję, straty po stronie Rosji są coraz większe. Średnio 1000 żołnierzy ginie w ciągu jednego dnia. Jeżeli sytuacja się nie zmieni, Rosjanie wkrótce nie będą chcieli dalej walczyć. Tutaj ukraińskie media nawet przewidują, że do końca tego roku Putin będzie zmuszony się poddać. Ty bierzesz raczej w nawias. Nie, spokojnie, spokojnie. To znaczy mam rosyjskie. Zimową. I to będzie zimowa, która ma być prezentem dla Putina na marzec, czyli na wybory prezydenckie. I tu bym się spodziewał, Awdijiwki, czyli szturmu na Awdijiwkę. To miałby być prezent dla Putina. Tu bym się spodziewał jakichś działań w okolicach Bachmutu. I wiosenno-letnią, a właściwie może nawet późnoletnią, to wszystko zależy oczywiście od pogody. I ta ofensywa miałaby ostatecznie tutaj poprawić pozycję Rosjan przed propozycjami pokojowymi, które napłyną, nie od Rosjan, od Chińczyków. Ja się spodziewam sondaży pokojowych ze strony Chin na jesieni. Oczywiście na początku będzie ogromne podbicie stawki typu nowy format miński bez Ukrainy. Ale nie, to już nie wchodzi w grę. To będzie testowanie możliwości odporności Zachodu i zmęczenia Zachodu. I to nastąpi przed listopadem. Przed listopadem po to, żeby zrobić prezent pewnemu kandydatowi na prezydenta. Wiesz, jak słyszę Skabiejewą, która krzyczy go Trump, go, to mi się robi nieprzyjemnie. Tak. Czekają nas ciężkie czasy, częste wskazania na wybory amerykańskie. Wszyscy patrzą się i zastanawiają się, co zrobią republikanie, co zrobią demokraci w związku z tym. Jak myślisz, tylko republikanie grają bardziej na czas? Na czym zależy w tej blokadzie? Ale że tam są dwie frakcje, albo nawet trzy. Tutaj bym patrzył, jest frakcja starego GOP, która jest w stanie się porozumieć z Dems, jest jak najbardziej za wspieraniem Ukrainy. W tej chwili ona postawiła na Vicky Haley. Są doły partyjne, które są przeciw starym republikanom i one też są podzielone na trumpistów i MAGA i rozproszone, które chciałyby głosować na DeSantisa albo na Viveka. Tam jest pewien chaos, ale wcale nie lepiej to wygląda u Dems, gdzie wyraźnie widać, że wszystkie karty są postawione na Bidena. Oni nie mają planu B. Może Robertson, który bardzo wspomaga Bidena w tej chwili, ale to nie wygląda też dobrze. Także wszystko... Przysłowie chińskie obyś żył w ciekawych czasach stało się przekleństwem. Tak. Ciekawe czasy na pewno, drodzy Państwo, słuchacze, drodzy, dziękuję za dzisiaj. Marku, Tobie również za krótkie spojrzenie na to, co się dzieje. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję bardzo Państwu. No i cóż, życzę, aby ten nowy rok był jednak lepszy. Tego i życzę i nam, i sobie, i Państwu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.